Koncentrujemy się na naszej kadrze, którą. Czyli już oficjalnie możesz powiedzieć, że okno transferowe letnie zostało zamknięte. Tak. I jak je oceniasz? Czy to jest okno dobre, złe czy przeciętne? Bo jak się patrzy tak z perspektywy kibica bądź dziennikarza, było słabe okno. Okno, gdzie Helik leciał i nie doleciał, gdzie Kądzior jechał i nie dojechał i wypadł mi trzeci zawodnik. A Dawid Kownacki chciał, a nie mógł. Zresztą Dawid Kownacki robi wszystko, żeby po prostu ci tam co weekend tą szpilkę tak. gdzieś bić. 10 meczów, 5 bramek, 4 asysty. No sporo tych wyrzutów sumienia w tym oknie transferowym i ty już tak na chłodno, bez jakichś takich emocji bieżących, tak bym powiedział, jakie definiujesz? Bo ja swoje zdanie powiedziałem, ale możesz... Powiedziałeś także. Ale ty możesz się nie zgadzać, nie? Nie, absolutnie. Jesteśmy świadomi, że wiele w tym oknie transferowym nam nie wyszło.